świątynia Swayambhu położona na szczycie wzgórza i w odległości 7 km od Katmandu może być widoczna prawie z każdego miejsca w dolinie. Stanowi bardzo ważne i święte miejsce pielgrzymek buddystów i nawet hinduistów. Centralną budowlą jest duża stupa zwieńczona wieżą z 13 pierścieniami, które uważa się za symbol 13 trudności stojących na drodze do wyzwolenia. Każdy szczegół architektoniczny ma swoje znaczenie symboliczne. I tak kwadratowa podstawa to ziemia, kopuła przedstawia wodę, wieża ogień, a parasol powietrze. Oczy Buddy spoglądają sennie z każdej strony wieży. Między każdą z par oczu jest symbol, który wygląda jak znak zapytania. To jest nepalski numer 1 i reprezentuje jedność wszystkich rzeczy. Platformy wokół głównej stupy to wiele innych świątyń i budowli wotywnych, które w większości zostały ofiarowane przez królów i lamów w ciągu ostatnich 4 wieków. 5 z nich jest związanych z elementami ziemi, powietrza, ognia, wody i nieba. Dobrze, czy